A więc masz zlecenie. Gratuluję. Będzie z tego kasa. Tylko, że teraz musisz napisać tekst. A żeby napisać tekst, musisz coś wiedzieć o produkcji, o kliencie, o jego problemach. Czyli musisz zrobić research. Jak zrobić ten research? Jak się za niego zabrać? Jak to zrobić efektywnie, żeby nie marnować czasu? O tym w dzisiejszym odcinku. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi, Edukuje, Słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Podstawowe pytanie. Jak robić research? Jak robić research w copywritingu? Z czym to się je? Od czego zacząć? W którą stronę iść? Przede wszystkim robić. Robić research. I wiem, jak dziwnie może to brzmieć w odpowiedzi na pytanie, jak robić research, ale tak, jest sporo osób, które researchu nie robią. Jest sporo osób, dla których jedyny research to jest otrzymanie wytycznych od klienta. I to jest trochę za mało, no bo jeśli klient daje ci, nie wiem, 10 nagłówków tekstu, do rozwinięcia, a ty to po prostu wrzucisz w AI i wkleisz, co tam czat GPT wypluł, to to jest trochę za mało. Znaczy, żeby była jasność, są klienci, którym to wystarczy, ale pytanie brzmi, czy tobie to wystarczy? I czy tobie wystarczy zarobek, który tacy klienci, tacy niewymagający klienci tobie zapewnią? Myślę, że nie. Coś, o czym ludzie nie myślą, wykorzystaj informacje, które już posiadasz. No bo kurde, coś wiesz, jeśli masz te więcej niż 15 lat, no to coś wiesz, gdzieś zdarzyło Ci się coś czytać, zdarzyło Ci się coś widzieć. Choćby oglądać filmy przyrodnicze z Krystyną Czubówną, czy jakieś National Geographic, czy co tam, czym tam się zajmujesz. Teraz dzieciaki siedzą non stop w internecie, więc w wieku 15 lat już masz jakieś informacje. Ale umówmy się, że jeżeli wchodzisz do copywritingu, jeżeli zaczynasz w copywritingu, no to podejrzewam, że jednak chcesz to robić dla kasy, więc już te 18 skończone, może jakieś studia zrobione, może jakaś pierwsza praca była, a może dorabiasz. Więc wykorzystaj wiedzę, którą już masz. Rób research mądrze. Korzystaj z już posiadanych zasobów zamiast szukać czegoś pobocznie. No bo jeżeli dzisiaj zechcesz się dowiedzieć wszystkiego o medycynie, no to pozdrawiam, nie wiem czy dożyjesz. Ale jeżeli już masz, powiedzmy, 2-3 lata doświadczenia w jakiejś branży, to idź w tę branżę. No bo masz za sobą 2-3 lata researchu. Prosty przykład, Kuba ślotała, 10 lat w logistyce. O czym pisze? O logistyce. O, o czym innym miałby pisać? Po co miałby pisać o czymś innym, skoro ma 10 lat doświadczenia w logistyce? Ja pracowałem w ubezpieczeniach 4 lata i półtora roku pisałem dla rankomatu, też o ubezpieczeniach. No to po co mam pisać o czymś innym? Po co mam się uczyć czegoś od nowa, skoro mam 5,5 roku doświadczenia? To jest tak jak, nie wiem, czy zdarzyło ci się oglądać, czytać Quo Vadis. jak Petroniusz kiedy wchodziło chrześcijaństwo do Rzymu. Powiedział, że on bardzo chętnie by przeszedł na chrześcijaństwo, ale nie chce mu się tego uczyć. Nie chcę mu się. Tych nowych wierzeń, tych, tych nowych bogów, nowych obrzędów. On, jemu jest dobrze tak jak jest, dożyje sobie tak jak ma i po prostu on, ja, ja wspieram, ale wy sobie róbcie tam co chcecie, zostawcie mnie w spokoju. Na tej zasadzie nie ma to nic wspólnego z lenistwem i nie ma to nic wspólnego z brakiem zaangażowania. Przeciwnie, w ten sposób dbasz o klienta, bo dajesz mu najlepsze co masz. Jak ja robię research przed tekstem? Pierwszy etap to jest brief. Wysyłam klientowi brief, taki kwestionariusz, ankietę, w którym zadaję podstawowe pytania na temat jego, na temat biznesu, branży, konkurencji, klienta, potrzeb, problemów i tego wszystkiego. I klient mi na to odpowiada. I to jest o tyle fajne, że ten brief wstępnie odsiewa mi klienta. Odsiewa w tym znaczeniu, że jeśli klientowi się briefu nie chce wypełnić, to wiem, że będzie trudny we współpracy. A ja nie chcę mieć trudnych współprac. Już jestem w tym wieku, że. Spokój ducha jest dla mnie ważniejszy od kasy. I to jest pierwsza linia wywiadu przed tekstem. To jest pierwszy etap. Pierwsza rzecz, w którym poznajesz klienta, biznes i tak dalej. I brief już gdzieś mnie kieruje, już wytycza mi kierunek, którym ja mam podążać, zamiast błądzić po omacku. Drugi etap to rozmowa z klientem gdzie siadamy naprzeciwko siebie i ja zadaję pytania i daję się klientowi wypowiedzieć. Tutaj bardzo dobra zasada od Briana Tracy'ego z książki Psychologia Sprzedaży i ogólnie od poradników Sprzedaży Bezpośredniej, to jest zasada trzech sekund. Czyli kiedy klient mówi do ciebie, kiedy klient odpowiada na twoje pytanie, potem jak skończy, robisz trzy sekundy przerwy. Dwie, trzy sekundy przerwy. Tym sposobem klient mówi dalej. Klient mówi to, czego nie zamierzał powiedzieć. Klient mówi to, czego nie powiedziałby, gdybyś mu przerwał. To jest też technika z przesłuchań służb specjalnych, wywiadowczych, gdzie po prostu siada osoba przesłuchująca naprzeciwko osoby przesłuchiwanej i się nie odzywa. Gapi się i się nie odzywa. I tam ta druga osoba, która jest oskarżona i która wie, że ma coś za uszami, po prostu zacznie gadać sama z siebie. Po prostu zacznie ją to denerwować, że ma naprzeciwko siebie osobę, która się nie odzywa i zacznie sama po prostu chlapać. I to przenosisz na swoją rozmowę z klientem. I tutaj też protyp, bo ta zasada przyda ci się także w życiu, kiedy z kimś rozmawiasz i robisz tę przerwę i dajesz się komuś wypowiedzieć, zamiast zaczynać mówić, kiedy ktoś, dokładnie kiedy ktoś skończy, albo co gorsza, przerywać mu, co mnie strasznie denerwuje, przerywać mu w trakcie wypowiedzi, kiedy przestaniesz to robić, kiedy zaczniesz słuchać, kiedy zaczniesz robić tę przerwę, nie tylko usłyszysz więcej, niż normalnie byś usłyszał, ale też osoba, z którą rozmawiasz, poczuje się wysłuchana i zrozumiana, i ciebie bardziej polubi. Dlatego Paweł Tkaczyk mówił o tym, że to jest sekretem. Dobrej randki, że jak idziesz i kogoś słuchasz i okazujesz mu zainteresowanie, to ta osoba miło spędza z tobą czas i chce drugiej randki. A jeżeli idziesz na randkę i opowiadasz o tym, jaki jesteś zajebisty, to myślę, że ta druga osoba może się wynudzić. I tak samo rozmawiasz z klientem. Można powiedzieć, że ta pierwsza rozmowa z klientem to jest trochę jak ta randka. I od tego, jak te rozmowy poprowadzisz, zależy, czy będzie druga randka. Tym sposobem w trakcie takiej rozmowy pogłębiasz swoje informacje o kliencie, pogłębiasz swoje informacje o branży, o produkcie, o kliencie Twojego klienta, ale też i budujesz zaufanie, bo klient czuje się przez Ciebie wysłuchany i zrozumiany i to jest mega, mega ważne. Trzeci etap. Po zakończonej rozmowie z klientem siadam do komputera. Znaczy jak rozmawiam z klientem też siedzę przy komputerze, ale potem <laughs> siadam do własnego researchu. I pierwsza rzecz, jaką robię, to jest Google, czasem Bing. Bing wtedy, kiedy Google zamula, bo Google bardzo ostatnio lubi zamulać. Google Bing i po prostu wklepuje frazy, które potencjalnie klient może szukać. Klient mojego klienta. Metod szukania informacji w Google jest multum. Są miliardy stron i z miliardami podstron, gdzie można naprawdę znaleźć wszystko. Ale generalnie, jeżeli tworzę artykuł blogowy, to skupiam się na pierwszych trzech do pięciu wyników. No bo jeżeli są w top 3 albo w top 5, to znaczy, że. Na przestrzeni czasu, od momentu ich publikacji, Google stwierdził, że one są dostatecznie wartościowe, żeby wyknąć je na górę. Owszem, tutaj wchodzi też siła domeny i, i autorytet tej domeny, ale jeżeli nawet na silnej domenie wynik wyszukiwania byłby bezużyteczny dla użytkownika, no to nie byłby na szczycie wyszukiwań. Także Google i inne wyszukiwarki to jest podstawa. Następnie druga największa wyszukiwarka na świecie, czyli YouTube. YouTube jest o tyle fajniejszy od Google'a, że jest wideo, A wideo trudniej ściemnić niż na przykład artykuł czy jakiegoś posta w mediach społecznościowych. Pamiętam, jak tworzyłem artykuły poradnikowe do gier online, do gier, w które nie grałem, to bardzo dużo siedziałem na YouTubie. do momentu, aż zrozumiałem na czym dana gra polega. I mój poradnik o World of Warcraft Classic, o randze High Warlord i Grand Marshal przez. 4 lata był na pierwszym miejscu w Google, chociaż w tego wowa nigdy nie grałem. Ale research zajął mi dobre dwa, 3 dni siedzenia na Reddicie i YouTubie. Więc YouTube jest spoko. Raz, że można obejrzeć. To jest świetne, zwłaszcza w przypadku recenzji rzeczy, których nie dostajesz od klienta albo których nie możesz samemu zdobyć. No Bo wtedy sobie wchodzisz na taką recenzję, oglądasz tę recenzję i słuchasz tego, co ktoś mówi na temat danej rzeczy. Przy czym też uważałbym na Recenzje pod tytułem płatna promocja no bo powiedzmy, że mogą być trochę skrzywione. I tak jak już wspomniałem czy tamtym poradniku, sporo siedziałem też na Redditie. Reddit jest o tyle fajny, że ludzie są tam trochę bardziej autentyczni. Ludzie bardzo dużo publikują w emocjach, a kiedy publikują w emocjach, to z reguły jest to szczere. I Reddit słynie też z takich wątków, gdzie ktoś włożył bardzo, bardzo dużo pracy w przygotowanie jakiegoś posta, jakiegoś artykułu, jakiegoś zestawienia czy porównania. Więc takie perełki to jest po prostu złoto. Przy tworzeniu tekstu to jest po prostu złoto, no bo normalnie to, to ty musiałbyś te dane przetrzepać, przeanalizować, z, najpierw zebrać i, i to jest mnóstwo roboty. Wiem, co mówię, bo sam tak dane kiedyś zbierałem i to nie jest fajne, ale daje fajne efekty. Kolejna rzecz to jest AI. Przy czym AI też mam takie ograniczone zaufanie. Bo po prostu po AI trzeba sprawdzać. Ale podam Ci przykład sprzed kilku dni, gdzie prawie wziąłem udział w dyskusji internetowej. Jestem fanem NBA z Doskoku, fanem amerykańskiej ligi koszykówki i niedawno pierwszoroczniak, Wiktor Łembanyama, chłopak, który pierwszy raz, pierwszy rok jest w NBA, przekroczył barierę 200 przechwytów i bloków. I zrobił to jako pierwszy, pierwszoroczniak od 1996 roku, czyli nie lada osiągnięcie. Przy czym rekordzista, Manut Bol. Miał łącznie chyba 397 przechwytów i bloków w pierwszym sezonie. Tylko, że porównywanie tych dwóch osiągnięć jest powiedzmy, że trochę zakrzywione, bo Manut Ball swój rekord ustanowił w latach 80., gdzie gra w koszykówkę skupiała się bliżej kosza, więc on stał po prostu pod koszem, a że miał 230 cm wzrostu, no to po prostu pacał tych ludzi i miał po kilkanaście. On miał więcej bloków niż punktów w karierze, co jest no, sporym osiągnięciem. E, więc. Czasy były inne, a teraz kiedy Wiktor Wembanyama jest w NBA, bardzo dużo jest rzutów za trzy, które już nie jest tak łatwo zablokować jak rzuty spod kosza. Dlatego zapytałem AI, w tym przypadku Gemini, jaka była średnia rzutów za 3 punkty w latach 80. versus jaka jest średnia teraz. I teraz drużyny NBA rzucają 35 razy za 3, a wtedy rzucały 3 razy. Jest kolosalna różnica, no bo to jest ponad, no bo to jest 10 razy więcej rzutów za 3 teraz. Co za tym idzie mniej rzutów spod kosza. I AI odgrzebało mi te informacje dosłownie w chwilę. Drugą fajną opcją z AI jest to, co robię u mojej narzeczonej na blogu, czyli po prostu wrzucam mu składniki danego dania wraz z wagą i ono mi liczy, ile kalorii ma dane danie. W przeliczeniu na 100 gram, całe danie i na jedną porcję. I robi to w kilka sekund. Więc to jest spoko. Dobrym narzędziem do researchu, jeśli chodzi o AI, jest Perplexity, dlatego że ono z automatu podaje źródła, z których czerpie informacje. Nie, że jak Gemini czy ChatGPT zmyśli Ci całe badanie naukowe razem z autorem, z jego życiorysem i ze wszystkim, tylko ono podaje źródła i to jest spoko, więc można mu trochę lepiej, trochę bardziej zaufać. Co dalej? Śledzę komentarze na YouTubie pod recenzjami, śledzę komentarze na Amazonie, na Ebayu, na... I e komersach, ale tutaj też z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że negatywnych komentarzy będzie więcej niż pozytywnych. Ludzie są o wiele bardziej skłonni zostawiać negatywne komentarze niż pozytywne. Ale te negatywne komentarze, zwłaszcza pod produktami konkurencji, są fajne, dlatego że pokazują, co mój klient może zaproponować, jaką propozycję wartości może swoim klientom dać, która automatycznie wypozycjonuje go ponad konkurencję i sprawi, że klienci mojego klienta chętnie sięgną po jego produkt. Co jeszcze robię? Analizę konkurencji, czyli już wstępnie to, co powiedziałem, czytam opinie pod produktami konkurencji, wchodzę na ich strony, patrzę, co mają, czego nie mają, czym się chwalą, co pokazują, czego nie pokazują, gdzie się pokazują, z kim współpracują, co ludzie o nich mówią. Przy czym szukam realnych opinii w miejscach, gdzie konkurencja na te opinie wpływu nie ma. Przykładowo, nie opierałbym swojego researchu na opiniach o pracodawcy na gołorku, dlatego że pracodawca może sobie kupić konto premium i negatywne opinie albo zmoderować albo powywalać. Tak samo komentarze na WordPressie, które kto ma WordPressa, ten wie, że można sobie dodać, edytować, można robić z nimi co się chce, więc to nie jest dla mnie wiarygodne źródło informacji. Bonus, jak mam możliwość, to rozmawiam z ludźmi. Rozmawiam z potencjalnymi klientami i to jest po prostu złoto. Jak mam możliwość, nie zawsze ta możliwość jest, no bo umówmy się, że część z nas może mieć problem z tym, żeby porozmawiać z realnym człowiekiem, ale to jest prawdopodobnie najlepsze źródło informacji, jakie można mieć. Kolejna rzecz to ankiety. Ankiety satysfakcji klienta, ankiety z opiniami na temat produktu, ankiety z badania potrzeb. Jeśli klient takie robi, jeżeli nie robi, szkoda, powinien zacząć, ale jeżeli robi, to też jest złoto. Zwłaszcza jeśli są anonimowe i ludzie mogą się wypowiadać swoimi słowami. Nie tylko wtedy masz informacje o tym, czego potrzebują, czego chcą, co im dolega, co doskwiera, z czym walczą, ale też masz pokazane ich własnym językiem i własnymi słowami jak oni adresują ten problem, bo może się okazać na przykład, że ich problemem nie jest pozyskanie klientów, tylko żeby mieć więcej klientów i to już jest różnica. Więc jeżeli twój klient robi ankiety, to koniecznie go o nie poproś, a jeżeli ankiet nie robi, to poproś go, żeby zaczął robić, a jeżeli nie ma gdzie zrobić, no to tutaj trzeba coś wymyślić. Najlepiej zbudować listę mailingową, ale to też trwa, więc to jest do przemyślenia. Ewentualnie, jeżeli firma jest spora, no to raczej badania robi, ale jeżeli nie robi, no to może je po prostu zlecić. Tylko też uważałbym ze zlecaniem ankiet w takich rzeczach, w takich portalach jak Ariadna, SW Panel czy inne portale ankietowe, gdzie ludzie po prostu wypełniają ankiety dla FORSY i robią to byle szybciej, byle, byle więcej kasy zarobić. Wiem co mówię, bo kiedyś wypełniałem takie ankiety. Czwarty etap researchu. To już jest w trakcie tworzenia tekstu. Ja nie tworzę idealnego kopii, nie tworzę idealnych tekstów. Kiedyś się napinałem, kiedyś byłem perfekcjonistą. U mnie na kanale jest, jest odcinek o tym, jak z perfekcjonizmem sobie poradziłem, jak sobie ty możesz z nim poradzić. Nie ma sensu tworzyć doskonałej rzeczy, dlatego że nie stworzysz doskonałej rzeczy. Gdyby istniał copywriter, który za każdym razem tworzy idealne kopie, doskonałe, takie po prostu, że mucha nie siada, jakby sam Bóg je stworzył, to dzisiaj byłby królem świata, bo przekonałby wszystkich do wszystkiego. Jeśli za pierwszym strzałem robiłby doskonały tekst, no to mówię, każde pieniądze byłyby to warte. Więc ja się nie napinam, stosuję tutaj zasadę Pareto, czyli jeżeli tekst jest tak w 80% akceptowalny, to go zostawiam, zostawiam i wysyłam do klienta. I wtedy, no jeżeli tam nie ma takich rażących błędów, po prostu takich idiotyzmów, takich baboli, które po prostu po własnej redakcji bym wyłapał, no bo robię własną redakcję, to klient później po prostu poprawia, że na przykład w naszej branży na to się nie mówi tak, tylko mówi się tak. No i ja na przykład nie będę tego wiedział, bo nie będę o to wszystko pytał w briefie, bo stworzenie briefu klientowi zajmie tydzień, a mi stworzenie kopii wtedy zajmie godzinę. A umówmy się, klient nie zleca mi tekstu dlatego, że ma dużo wolnego czasu, tylko dlatego właśnie, że nie ma czasu i próbuje swój czas ode mnie Kupić. Lubię angażować klienta, dlatego że klient najlepiej zna swój biznes. Jeżeli ktoś prowadzi firmę 20 lat, no to nie ma bata, żeby nie znał swojego biznesu. A jeżeli prowadzi firmę 20 lat i nie zna swojego biznesu, to to nie jest dla mnie klient. Po drugie, klient czuje się potrzebny. Pamiętam taką historię gościa od gier komputerowych, który projektował levele w grze wyścigowej i robił je właśnie najlepiej, jak umiał. I później przychodził kierownik, jego project manager i zawsze coś wynalazł, zawsze znalazł jakieś buga albo jakąś niedoróbkę. Więc ten się nauczył, że zostawiał mu po prostu jakąś niedoróbkę, żeby, tak, tak, taką oczywistą, żeby on mógł ją znaleźć, wskazać, on już miał gotową poprawkę. Wtedy to poprawiał, wrzucał i po temacie, bo klienci lubią się czuć potrzebni. I to też odsiewa klientów, bo jeżeli... i to też odsiewa klientów. Jeżeli uważa, że po tygodniu pracy nad tekstem i po tygodniu researchu będę znał jego biznes tak jak on po 20 latach w branży, to ja nie chcę współpracować z takim klientem, bo on ma nierealne oczekiwania, ale za tymi oczekiwaniami najczęściej nie idzie hajs. I ja tych oczekiwań nie spełnię i on zawsze będzie niezadowolony, i ja z tej współpracy też będę niezadowolony. Jeżeli klient uważa, że wszystko powinienem zrobić sam, to to też nie jest dla mnie klient. No bo umówmy się, że jeżeli masz coś zrobić i nie masz informacji, jak to zrobić, jest bardzo duża szansa po prostu, że zrobisz to źle. Zrobić to na pałę i albo ci się uda, albo nie. Częściej ci się nie uda. Ile researchu potrzeba przy pracy nad tekstem? Im więcej researchu przy pracy nad tekstem, tym lepiej. Ale tutaj, jak wspomniałem, kieruję się zasadą Pareto. Zasadą Pareto, gdzie 20% działań odpowiada za 80% efektu. To mniej więcej wygląda tak, że jak się przeprowadzasz i poznajesz nową okolicę na tyle, że możesz iść w pewne miejsca bez mapy, na przykład na przystanek autobusowy albo do sklepu, no to znasz okolice wystarczająco dobrze. I podobnie jest z copy. Jeżeli jesteś w stanie zacząć pisać bez zaglądania co chwilę do źródeł, to jesteś gotowy. Osobiście lubię też prowadzić research do tego momentu, aż wiem co danego klienta boli i w jaki sposób produkt mojego klienta na ten ból odpowiada. To łączenie kropek przychodzi z czasem i z wprawą. Widzisz na przykład, że jeżeli coś jest szybsze niż u konkurencji, no to zaoszczędzi więcej czasu. Jeżeli coś kosztuje mniej, to korzyść jest oczywista. To generalnie rozbija się o ten... Wszem wobec znany język korzyści, którego też pewnie się nauczysz albo już go znasz. Klient chce się czuć zrozumiany. Rób research tak długo, aż poczujesz, że rozumiesz klienta. Weź też pod uwagę, że ludzie ściemniają, ludzie kłamią po to, żeby, żebyśmy się od nich odczepili. To jest doświadczenie nabyte przeze mnie w ciągu czterech szałowych dni pracy na słuchawce, Cztery, trzech i pół właściwie, bo czwartego dnia o dziesiątej mnie zwolnili. Ale jedna z lekcji, które została mi w głowie, to to, że ludzie kłamią. Kiedy pracujesz na słuchawce i dzwonisz do kogoś, bo chcesz go zaprosić na prezentację jakiegoś sprzętu medycznego, człowiek odpowie ci, że nie ma czasu, nie ma kasy, jest zarobiony. A prawda jest taka, że po prostu chce, żebyś się odczepił. I w tych ankietach, które klient daje, czasem ludzie też ściemniają, bo na przykład na końcu jest prezent, więc chcą wyklikać jak najszybciej, aby tylko ten prezent dostać. Więc też brałbym to z przymrużeniem oka i to, co Ludzie mówią jako pierwsze, to też niekoniecznie jest ich faktycznym problemem. Bo na przykład, jak copywriterzy mówią, że ich problemem jest to, że nie mają klientów, to ich problemem nie jest to, że nie mają klientów, tylko to, że w wyniku braku klientów, niedoboru klientów, nie mają dostatecznie kasy. I to, że nie mają kasy, też nie jest problemem, tylko problemem jest to, co ten brak kasy powoduje, że na przykład nie starcza na ratę kredytu, że nie mogą się przeprowadzić. Że rozwalają się ubrania i nie mogą ich od razu kupić, że byle jaka awaria samochodu wywala domowy budżet do góry nogami. To są problemy. I klienci twojego klienta tak samo mają problemy. Ostatnia rzecz zaangażowanie. Twój research pokazuje zaangażowanie twojemu klientowi i klientom twojego klienta. Zaangażowania nie można ściemniać. Zaangażowanie wygra i utrzyma ci klienta. Więc kiedy podchodzisz do nowej współpracy i podchodzisz do researchu przy tej nowej współpracy, zadbaj o zaangażowanie. Zaangażowanie zadba o twój research. Ważna zasada weryfikacja informacji. Ilu copywriterów dostało po dupie za to, że czegoś nie sprawdzili i puścili babola? Ilu? No kurde, tysiące podejrzewam. Kto nigdy nie puścił niezweryfikowanej, nieaktualnej informacji, kto nie ma sobie nic w tym aspekcie do zarzucenia, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jest taka dziennikarska zasada, że informacja musi pochodzić minimum z dwóch niezależnych źródeł, by uznać ją za wiarygodną. Jak w tym przysłowiu, że jeżeli dwie osoby mówią ci, że jesteś pijany, to idź spać. Jesteś taki utwór znanego szczecińskiego rapera Łony pod tytułem Miej wątpliwość. Ja ciebie tutaj zachęcam, namawiam, a wręcz przestrzegam, żeby, żebyś miał tę wątpliwość. Żebyś miał czy miała tę wątpliwość. Żeby nie brać za pewnik, żeby zawsze doweryfikowywać. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale po prostu to zrób, nie chcę go powtarzać jeszcze raz, bo połamię sobie język dbaj o fact checking i aktualne informacje. W Google jest pełno stron, które trzymają się w topach, ale mają informacje sprzed kilku lat. Warto wtedy kliknąć w Google narzędzia w wynikach wyszukiwania i zaznaczyć ostatni miesiąc, ostatni rok czy co tam cię interesuje. Ja kiedy piszę o ubezpieczeniach bardzo często trafiam w top 10 na wyniki wyszukiwania przy zapytaniu o karę za brak OC, nawet na wyniki sprzed dwóch lat. A kara za brak OC zmienia się co rok, a nawet ostatnio co pół roku, bo w lipcu jest aktualizacja płacy minimalnej. I ona rośnie wraz kara za brak oceny, rośnie wraz z płacą minimalną, więc no, możesz też użyć operatorów Google, Na przykład site dwukropek ograniczy wyniki wyszukiwania do danej witryny. Site dwukropek wklejasz adres URL danej witryny, przykładowo https://dwa slasze internetoweportfolio.pl i to ograniczy wyniki wyszukiwania tylko do internetowego portfolio. Jeżeli zamkniesz kilka słów w cudzysłów, to ograniczy wyniki wyszukiwania tylko do tych stron, które zawierają ten konkretny wyra wyraz, tę konkretną frazę, tej konkretnej konfiguracji. Z kolei minus przed danym słowem wytnie dane słowo. Czyli, jeżeli chcesz znaleźć definicję słowa prezydent USA, ale nie chcesz czytać artykułów o Donaldzie Trumpie czy Joe Bidenie, to wpiszesz prezydent USA minus Donald, minus Trump, minus Joe i minus Biden. Tak samo, jeżeli y, słowo jest dwuznaczne, przykładowo, Mars, baton czy planeta? Jeżeli chcesz znaleźć informację o batonie Mars, dajesz minus planeta. A jeżeli chcesz znaleźć o planecie, dajesz minus baton. I jeszcze jedna rzecz, dobry myk, to jest tryb incognito, bo nie wiem czy wiesz, ale Twoje wyniki wyszukiwania w Twojej wyszukiwalce są zaburzone przez Twoją historię wyszukiwania, przez to co klikasz, przez pliki cookies, więc możesz znajdować wyniki wyszukiwania te, które Google stwierdza, że są Tobie bliższe. A jeżeli chcesz to odsiać, jeżeli chcesz, nazwijmy to, roboczo szczere wyniki wyszukiwania. Wejdź w tryb incognito. Kolejna rzecz to badania naukowe. Tego się nauczyłem pisząc magisterkę bez wychodzenia z domu. Są takie strony jak ResearchGate, PubMed, Google Scholar, Google Books. Warto to znać, zwłaszcza przy copywritingu medycznym czy prawniczym, dlatego że publikacje naukowe w artykułach eksperckich robią robotę. Nie jest wcale, nie jest wcale łatwo je znaleźć. Ja też lubię taki myk, że dopisuję PDF do zapytania, czyli przykładowo Statystyki na temat ubezpieczenia OC w Polsce 2022 PDF. Wtedy znajduję mi raporty. Bardzo często różne podmioty robią jakieś raporty, zestawienia, coś, coś pod content, żeby się po prostu pobierało, żeby budować autorytet. W mojej branży to są, jest tak zwana wielka czwórka, czyli PWC, Deloitte, KPMG i Ernst Young. Jest jeszcze parę innych firm też z pogranicza branży finansowej, jak McKinsey, Bain. I kilka innych, ja wtedy dopisuję sobie PDF i to mi znajduje raporty tych firm, a tam znajduje statystyki z badań, które oni przeprowadzili. Przy czym też przy badaniach trzeba mieć na uwadze, żeby to było na odpowiedniej próbie, na odpowiednio reprezentatywnej grupie, która w zależności od tego, jak liczna grupa jest badana, może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkunastu dziesięciu tysięcy osób. Jeżeli ktoś próbuje zbadać zarobki freelancera, copywritera, yy, gdzie copywriterów w Polsce jest 75 tysięcy i bada 75 osób, no to, come on, jakie to jest, jaki to jest przelicznik? To jest niewiarygodne, niemiarodajne i niereprezentatywne. Dlaczego warto zaglądać do badań naukowych? Przykładowo do niedawna uważano, że przyczyna choroby Parkinsona tkwi w mózgu, a dziś wiadomo, że odpowiada za nią bakteria Helicobacter pylori. Jeśli chodzi o prawo, tutaj sytuacja jest prosta, bo wszystkie akty prawne są dostępne na portalu rządowym. Tutaj lubiłem taki myk jeszcze za czasów pracy w Rankomacie, że pisałem do rzeczników firm ubezpieczeniowych, po prostu pisałem do nich maila. Dzień dobry, jestem Daniel Bartasiewicz, pracuję jako redaktor w Rankomacie nad takim artykułem. I potrzebuje informacji takiej, takiej i takiej. I ci rzecznicy, czy nawet ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego czy Polskiej Izby Ubezpieczeń dosyć chętnie odpowiadają na takie pytania, dlatego że mogą się pokazać i zbudować swój autorytet. Warto poświęcić na to chwilę, warto się do tych osób odezwać, dlatego że to po prostu robi robotę. Kolejna rzecz, Autoresearch. Ja to nazywam Autoresearchem, nie wiem, czy ktoś jeszcze tak to nazywa, ale po prostu wzięcie czegoś we własne łapy i zrobienie tego samodzielnie. Wiem, że Andrzej Pilipiuk na przykład jak pisał. Pisał opowiadania czy pisał swoje powieści, to on autentycznie robił to, o czym pisał. Jak yy, przykładowo, bardzo dokładnie opisywał proces inkrustowania książki. I ja wierzę, że on to po prostu zrobił. Bardzo dokładnie opisał proces otrzymywania ługu, otrzymywania pleśni. I ja wierzę, że on to po prostu zrobił. I pisarze autentycznie robią takie rzeczy. Aktorzy robią takie rzeczy. O tym, jak aktorzy przygotowują się do. Roli, to możesz sobie poczytać naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj szczególnie Daniel Day-Lewis, on chyba przekraczał wszystkie granice w przygotowywaniu się do roli. Naprawdę. Jak, jak przygotowywał się do roli w ostatnim Mohicaninie, to uciekł do dziczy na pół roku i nie mogli go znaleźć autentycznie. Więc to jest fajne, szczególnie jeżeli robisz research jakiegoś sprzętu i możesz go dostać w łapy. Jak go dostaniesz w łapy, no to umówmy się, że zrobisz lepszy research niż, niż wyczytany z internetu albo wyoglądany z YouTube'a. Ja pamiętam, że ty przy tych poradnikach do gier online. Dużo łatwiej szło mi pisanie o League of Legends, w które autentycznie grałem, niż o World of Warcraft, w które nie grałem. I ostatnia rzecz, odsiewanie bullshit. Wszyscy pamiętamy czasy kupowanych opinii. Właściwie to nadal dostaję SMS-a, że jeżeli chcę kupić opinię, to powinienem odpisać tak, to odzwonił. Próbowałem dostać ofertę i zgłosić to do łokiku, ale nie dali mi oferty, po prostu dzwonili, niestety. Tutaj trzeba się kierować trochę zdrowym rozsądkiem, bo zasadniczo nigdy do końca nie wiadomo, czy opinia jest realna, czy nie. Teraz już wiesz. Krok po kroku, jak ja przystępuję do pracy nad tekstem i jak ja się edukuję na temat danej branży. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, zostaw suba dla YouTube'a, zostaw lajka like dla Spotify'a, gdziekolwiek to oglądasz, słuchasz. Pokaż tym algorytmom, że jest miło. Czy jakaś lekcja szczególnie utkwiła Ci w głowie? Jeśli tak, zostaw komentarz. A jeśli znasz kogoś, kto ma problemy z researchem, kto dopiero zaczyna, kto nie wie jak szukać informacji, podaj tej osobie ten odcinek. Siema!